Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj opowiem Wam, w jaki sposób można zmiękczyć wodę w akwarium. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Zmiękczanie polega na obniżeniu zawartości związku wapnia i magnezu. Mierzymy je w stopniach niemieckich. Mamy twardość ogólną i węglanową. Do testów możemy sobie kupić w zoologicznym testy do wody, na przykład tego typu. Jest to około 50 pasków, cena około 40 zł. Tam będziemy mieli podstawowe parametry, jest 6 podstawowych pomiarów na tych paskach lub jakieś inne, czy też kropelkowe. To już zostawiam waszemu wyborowi. No i mówiąc dalej na ten temat. Ryby, krewetki potrzebują, rośliny potrzebują różną twardość tej wody. Przeważnie wymagają wody miękkiej, w kranie natomiast przeważnie mamy wodę twardą. Dlatego, żeby spełnić wymagania, możemy wodę miękką zrobić na kilka sposobów. Podam wam od najmniej praktycznych do tych, co ja stosuję. Pierwszy sposób to jest zagotowanie wody. Podczas gotowania wytrącają się z niej wodorowęglany w postaci kamienia. Obniża się wartość ogólna o kilka stopni. Drugi sposób to jest dolanie wody destylowanej do akwarium w odpowiedniej ilości, żeby uzyskać odpowiednią twardość. Ale nie możemy robić tego gwałtownie, żeby ryby nie doznały szoku. Trzeci sposób, deszczówka, nie polecam ze względu na zanieczyszczenia. Czwarty sposób, jest to przepuszczenie wody przez żywice jonowymienne. Możemy nimi zmiękczyć twardość ogólną i węglanową, ale o żywicach jonowymiennych będzie następny film. Ja to stosuję, jest to właśnie to, co teraz jest widać na tym filmiku na zdjęciu, te dwa woreczki zawieszone w akwarium. Oprócz tego, drugi sposób, którego używam, jest to zmiękczenie przy pomocy filtra odwróconej osmozy. Można go kupić w dwóch postaciach. Jeden to jest specjalnie dla akwarystów, cena około 150 zł. Już go pokażę, jak to wygląda. Momencik, zrobię. Tak wygląda ten filterek. Przy tym filterku, jak widać, mamy doprowadzenie z instalacji i mamy dwa przewody. Jeden przewodzik, ten z tym czerwonym kabelkiem tutaj i z taką końcóweczką. Jest to woda brudna odrzucona, która po prostu zostaje wyrzucona. I druga końcóweczka jest ta woda miękka. No można powiedzieć, że w moim przypadku na jedno wiadro miękkiej wody 10 wiader zostaje odrzuconych. Jest to filtr, tak jak mówiłem wcześniej, odwróconej osmozy. No i można to też zrobić na niektórych filtrach podkuchennych. Zaraz Wam pokażę przykładowy. Pauzę tylko sobie wcisnę. Momencik. Co z tą pauzą jest? Tak wygląda przykładowy filtr. Ja tutaj mam wypasioną instalację i w zależności od zastosowanych wkładów też możemy uzyskać wodę miękką. To by było na tyle sposobów uzyskania wody miękkiej. Zapraszam do moich filmów i do subskrypcji Milano 1970 Wajda. Będę kręcił dalsze filmiki o akwarystyce i zapraszam do oglądania mojego kanału. Dziękuję, pozdrawiam, na razie.